sport wybrał mnie, a nie ja wybrałam sport. Nigdy nie planowałam być kolarzem górskim, tak po prostu wyszło. To byłem tak dużo, że pewnie gdzieś tam góra powiedziała dość i masz dużo, ale nie będziesz miał wszystkiego. Zawsze była we mnie wola walki, chęć wygrywania, konkurowania jako takiego, prezentowania się z tej najlepszej strony. Rower to jest naprawdę maszyna do opanowania. Ta technika jest niesamowicie w mojej dyscyplinie ważna. Aczkolwiek oczywiście zdarzają się takie zjazdy, które są na granicy moich możliwości. Żeby uprawiać rzeczywiście i w pełni realizować się w swojej dyscyplinie, musisz tak naprawdę całą sztuczność zostawić gdzieś z boku i skoncentrować się już wtedy tylko i wyłącznie na zwycięstwie i na pomyśle na to, jak to zrobić. Trud Dakaru był straszny, bardzo duży. Gryzę ten piach, ale jadę dalej. Dalej się z tym borykam i dalej próbuję dojechać do celu. W kolarstwie szybko się człowiek uczy, że jak się upada, to po prostu trzeba jak najszybciej wstać i tylko sprawdzić, czy się ruszamy jechać dalej. I adrenalina, i sport powoduje to, że sportowiec nie myśli o tych niebezpieczeństwach, nie myśli o tym, co się może wydarzyć, bo wtedy już by był przegrany.